Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem z ekonometrii, z etapu weryfikacji, chciałam Wam pokazać w programie Gretl, jak sprawnie można przeprowadzić weryfikację tak zwanego efektu Arch, załamania Arch. I jeżeli wśród, powiedzmy, mamy wykonany jakiś tam model i wejdziemy w zakładkę testy, tam wśród rozwijanej listy wybierzemy test Arch, to my w tym momencie dostajemy całe okno z całym gotowym, powiedzmy, testem tego Archu w formie dodatkowego okna, ale do naszego okna z modelem przykładowym dopisane zostaje kilka linijek. I te linijki są wystarczające do tego, żeby przeprowadzić ten test. Tamto okno z całym testem można całkowicie zamknąć, pominąć, bo tam jest powielenie całego testu, wręcz ja bym powiedziała z jego rozszerzeniem. A nam chodzi o przeprowadzenie tego testu, czyli bardzo sprawne odpowiedzenie na pytanie, czy ten efekt występuje, czy też nie występuje. I jak widzimy, pierwsza linijka to jest nazwa tego testu i sprawdzamy, czy on występuje aż do opóźnień rzędu czwartego. Hipoteza zerowa jest tutaj również wymieniona, jest ona opisana jako efekt Arch, nie występuje. Podana jest statystyka testu LM, czyli pewnie mnożniki Lagrange'a 4,949,15. Wymienione jest, co bardzo ważne, podana jest wartość P i ona to stanowi prawdopodobieństwo tego, że statystyka chi kwadrat, która ma 4 stopnie swobody akurat w tym teście, przekroczy znalezioną, otrzymaną przez nas statystykę tego testu. I wiemy, że ta wartość P wynosi 0,293. Oczywiście mówiąc do trzech miejsc po przecinku. A co my faktycznie musimy zrobić? Minimalna wersja, minimalistyczna wręcz bym powiedziała, wersja opisania tego testu to jest napisanie nazwy tego testu, wymienienie hipotezy zerowej jako pierwszej hipotezy testowej i piszemy efekt Arch nie występuje. W zaprzeczeniu, oczywiście słownym, możliwe, że gdzieś wykładowca u Was będzie wymagał podania zapisu symbolicznego. Musicie to wziąć już z ćwiczeń, z sylabusa, z wykładów, bo najczęściej w Gretlu jednak stosuje się ten zapis taki słowny, jest wystarczający. I teraz, jeśli w naszym przypadku wychodzi, że wartość P, która wynosi 0,293 w zaokrągleniu, na pewno jest większa od 5%, to powiemy, że nie istnieją podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej, bo wartość P po prostu przekroczyła poziom istotności alfa, czyli nie możemy odrzucić hipotezy, która mówi o tym, że efekt Arch nie występuje. W tym teście decyzja jest bardzo prosta i, że tak powiem, bym powiedziała, bardzo domyślna, nie jest to nic skomplikowanego. Musicie po prostu o tym pamiętać, że jeśli wasza wartość P byłaby jednak mniejsza, tak jak ja tutaj widzicie, dopisałam 0 i się nagle zmienia sytuacja, że mamy tą wartość P mniejszą od poziomu istotności, to jednak powiemy, że istnieją podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej na rzecz oczywiście hipotezy alternatywnej, czyli ten efekt Arch jednak występuje. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania-projekty.pl.
Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek, co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.